Zuza dowiedziała się, że Kacper ją szpiegował i jest wściekła. Chłopak ma nadzieję, że ją jakoś przebłaga. Zuzka! Otwórz proszę, porozmawiajmy! Kacper, weź swoje rzeczy i stąd wyjdź, nie chcę na ciebie patrzeć. Daj mi wyjaśnić. Kacper, ale co ty chcesz wyjaśniać? Że co, że chciałeś sprawdzić? Czy czasem cię nie zdradzam? Czasem nie kręcę z Konradem, tak? A później powiedzieć, że to Konradowi nie ufasz? Ale to prawda. Kacper, to są bzdury, rozumiesz? Naprawdę myślisz, że byłabym zdolna zrobić coś takiego ze twoimi plecami, tak? Po tym całym czasie bycia razem kompletnie mnie nie znasz, rozumiesz? Przepraszam. Puść mnie, weź te rzeczy i stąd wyjdź. Proszę cię. Ja cię kocham. Kacper, nie kochasz mnie. Gdybyś mnie kochał, nie robiłbyś mi takich rzeczy, rozumiesz? A teraz stąd wyjdź, weź te rzeczy i zastanów się, czego ty tak naprawdę chcesz. Tylko być stąd. Wyjdź stąd, proszę cię! Przepraszam. Wyjdź stąd. Zuza, jesteś tam? Co, chcesz skorzystać? Skorzystać? Z tego, że wyrzuciłaś Kacpra? Czy to jest nie, z toalety. Aha, sorry, nie chciałem wiedzieć, jak się czujesz. Co? A jak mam się czuć? Tragicznie. No, słuchaj, no... Jak to teraz wygląda? Jesteście razem z Kacprem, czy nie? Konrad, to się wydarzyło 2 minuty temu. Ja sobie to muszę wszystko poukładać, rozumiesz? Rozumiem, no ale sama mówiłaś, że to między nami coś zmienia. Dobrze, Konrad, ale ja sobie to muszę wszystko poukładać. Dopóki sytuacja z Kacprem się nie ułoży, to... Nie wiem, Konrad, ja nie wiem, czego ja chcę. No, rozumiem. Dobrze, no, okej. Zupełnie szczerze, no to też jesteś mi obojętny. Naprawdę? Tak, ale musisz dać mi czas. Jasne, dam ci, pewnie. A ile to potrwa? Jezus, Konrad, no po prostu to uszanuj i daj mi czas. Dobra, szanuję, jasne. I błagam cię, nie rób mi żadnych krzywych akcji, bo to jest sprawa między mną a Kacprem, a nie między mną a tobą, okej? Okej. Miło wiedzieć, że ty też coś do mnie, no wiesz. Aha, no i dzięki za dzisiejszą sesję. No, ogólnie wyszło słabo, ale zdjęcia są świetne. Super, cieszę się. Okej.